Szczęść Boże, pochwalony niech będzie ten nowy, cudowny Boży dzień. Rozpocznijcie swój poranek od modlitwy i doświadczajcie radości i pokoju, które płyną z wiary. Pozwól mi usłyszeć o poranku o Twojej niezłomnej miłości, bo w Tobie pokładam ufność. Daj mi poznać drogę, którą mam iść, bo do Ciebie wznoszę duszę moją. Księga Psalmów 143. A teraz módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty odłożyłeś zasłonę nocy, aby nas przyodziać w złotą chwałę dnia. Wypędź z naszych serc wszelkie ponure myśli i rozwesel nas w blasku nadziei. Boże, dziękuję Ci za dar tego nowego dnia. Jestem wdzięczna za Twoje codzienne błogosławieństwa i możliwość służenia Tobie. Proszę, kieruj moimi myślami, słowami i czynami i niech wszystko, co robię, jest zgodne z Twoją wolą. W dzisiejszym dniu proszę Cię o siłę i przewodnictwo. Niech Twój Duch będzie moim stałym towarzyszem, prowadząc mnie ścieżką sprawiedliwości. Napełnij moje serce Twoim spokojem i udziel mi mądrości, abym mogła przejść przez dzień ze spokojem w duchu. Pomóż mi być źródłem pozytywnego nastawienia i zachęty dla tych, których spotkam. Napełnij mnie swoją miłością i prowadź mnie w Twojej prawdzie. Pomóż mi kroczyć w Twoim świetle i nieść Twój pokój wszystkim, których spotkam. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za tę wspólną modlitwę. Niech słowa z przypowieści Salomona będą z Wami. Zaufajcie Panu z całego serca i nie opierajcie się na własnym zrozumieniu. Pamiętajcie o Nim na wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje Wasze ścieżki. A teraz zachęcam Was do składania intencji w komentarzu. Niech Pan prowadzi Was bezpiecznie ścieżkami życia. Polubcie i udostępnijcie modlitwę na znak, że jesteście z nami. Szczęść Boże, kochani, życzę Wam pięknego dnia z Bogiem i Maryją w sercu.